Cześć, witam Was serdecznie. Na pierwszym miejscu chciałabym pozdrowić i podziękować moim nowym widzom. Widzę, że ostatnio Was troszkę przybyło, kiedy mnie nie było, kiedy byłam na wakacjach i no mam Was kilkadziesiąt sztuk więcej, więc to bardzo, bardzo mnie cieszy i bardzo Wam dziękuję. Oczywiście dziękuję też moim starym widzom, szczególnie tym, którzy są ze mną od początku, czyli od czerwca 2011, więc to już jest kupę czasu i naprawdę dziękuję tym osobom, że ze mną zostały, mimo że miałam rok przerwy na YouTubie. I teraz przechodzę do dalszej części filmu. Zostałam zapytana, czy nagram recenzję produktów z DM-u, które kupiłam niedawno. I szczerze Wam powiem, że nadal wielu z nich nie użyłam. Ja mam naprawdę duże zapasy kosmetyków, mimo że ja zużywam ich dosyć dużo, ponieważ widzicie, że moje projekty denko są dosyć duże. To jednak nie udaje mi się zużywać ich w takim naprawdę zastraszającym tempie, że mogłabym powiedzieć od razu coś o każdym z nich. Ale mam tutaj kilka produktów, które już zużyłam albo już przetestowałam i już mam mniej więcej o nich jakieś zdanie, szczególnie tych, które wykończyłam, a są takie cztery. I może zacznę od szamponów. Pierwsza rzecz to jest Baby Love szampon DM-owski, czyli taki jakby Baby Dream z DM-u. Szampon jest rewelacyjny, jest o wiele lepszy niż Baby Dream moim zdaniem. Pod tym względem, że też jest delikatny, też ładnie oczyszcza, natomiast nie pozostawia włosów takich sztywnych, takich trzeszczących, tylko takie jakby nawilżone i bardzo, bardzo to w nim polubiłam. Mycie włosów nim to jest naprawdę sama przyjemność i niestety już mi się skończył, będzie w projekcie Denko i naprawdę bardzo, bardzo mi smutno z tego powodu. Mam nadzieję, że będę w Berlinie pod koniec września i sobie zrobię zapas kilku tych produktów, dlatego że są rewelacyjne i o wiele bardziej się polubiłam z tym szamponem niż z Baby Dream. Szerszą recenzję możecie poczytać u mnie na blogu, na dole Wam dam bezpośredni link do tej recenzji, żebyście nie musieli szukać, ale naprawdę, jeżeli macie możliwość kupienia tego szamponu, to naprawdę polecam, jest świetny. Następny szampon i odżywka to jest Alverde seria Amarant. Szczerze mówiąc, że to jest produkt, to są produkty, do których jeszcze tak nie mam 100% opinii, ponieważ odpowiadają mi, lubię je, natomiast chyba tyłka nie urywają jednak. Ja ogólnie bardzo Alverde lubię i pasują mi one, ale jakoś tak chyba miałam lepsze odżywki z tej serii. Do szamponu absolutnie nic nie mam, jest bardzo fajny, ładnie się pieni, ma zapach taki korzenno-orientalny, trochę mi to pachnie anyżem. Podobnie zresztą odżywka. Odżywka jest naprawdę mega, mega gęsta. Naprawdę jest jak maska. I o wiele bardziej bym polecała stosować jako maskę, ponieważ no skład ma naprawdę spoko, gęstość ma fajną, nie spływa z włosów, więc czemu taki produkt zużywać jako odżywkę? Ja uważam, że odżywka powinna być lżejsza, jeżeli chcemy zastosować ją na szybko, to żeby po prostu włosy wygładziła, troszkę nawilżyła, natomiast to jest odżywka taka typowo nawilżająca, taka, która daje trochę lepsze efekty niż silikonowe odżywki, więc ja wolę coś takiego trochę dłużej stosować. No i ogólnie ten duet mi przypasował, ale nie wiem, czy do niego wrócę, bo troszkę inne produkty bardziej mi pasują i mam tutaj na myśli między innymi też odżywkę z Alverde z aloesem i hibiskusem. Ja już ją, jak widzicie, wykończyłam, jest przecięta. Ja ją kupiłam mojemu chłopakowi, ale tak wyszło, że resztkę tej odżywki, tak połówkę albo trochę mniej, zużyłam ją u niego albo i u siebie w domu. Przypasowała mi, też jest gęsta, też bardzo fajnie działa na włosy, fajnie zmiękcza, fajnie wygładza. I jest bardzo podobna do maski z tej serii, tylko że oczywiście jest większa i tańsza, więc też ją polecam. I to chyba jest odżywka, do której raczej wrócę, nie wiem, czy wrócę do tej, muszę jeszcze przetestować, bo muszę chyba dokończyć te produkty z Amarantusem, mimo że zużyłam już ich połowę, więc używam ich jakiś czas. No to nadal jakoś tak nie mam jednoznacznej opinii i jeżeli ona pozostanie, to po prostu oznacza to, że te produkty są dla mnie przeciętne. Natomiast ten produkt od pierwszego użycia mi się spodobał i myślę, że do niego wrócę. Jeżeli chodzi dalej o Alverde, to jest
olejek z migdałem i olejem arganowym, czyli też bardzo znany produkt. Jest to olejek niby przeznaczony na końcówki włosów po umyciu, natomiast u mnie absolutnie się nie sprawdza. Chodzi o to, że ja mam włosy blond, mam włosy cienkie i takie włosy łatwiej ulegają przetłuszczaniu. Końcówki oczywiście mam suche, natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje z nimi po umyciu, jeżeli zastosuję ten olejek, to jest tragedia, po prostu jakby sobie włosy naolejowała. I nieważne, czy tam najmniejszą kropelkę, jaką się da i jeszcze te włosy wytrę, żeby po prostu jak najmniej tego oleju na nich było, one są wciąż tłuste na końcówkach. Więc ja po prostu nie mogę tego produktu używać zgodnie z zastosowaniem i używam go po prostu jako produktu do olejowania zarówno końcówek, jak i skalpu, dlatego że on ma tutaj ten dziubek, taką pompeczkę, więc sobie łatwo ją tutaj wyciskać na przedziałek, wmasowywać we włosy, więc to jest akurat całkiem fajne opakowanie do tego. Tutaj jest 50 ml i ogólnie rzecz biorąc, ja raczej do tego produktu nie wrócę, mimo że fajny jest, natomiast nie mogę go używać zgodnie z przeznaczeniem, a jeżeli on kosztuje tyle samo, co produkt dwa razy od niego większy, no to nie widzę za bardzo sensu. Wypróbowałam, stwierdziłam, że u mnie na moich włosach się nie sprawdza. Jeżeli wiecie, że macie włosy cienkie, takie właśnie, najczęściej to są włosy blond, to po prostu niekoniecznie ten olejek się sprawdzi u Was na końcówki. Za to mam bardzo ładny cytrusowy zapach, no i ogólnie, no jest całkiem wydajny. I teraz będą trzy rzeczy Balea. Dwa z nich to są żele. Tutaj mam takie dwa żele, ten już jest wykończony, to jest mandarynka. Akurat ten zapach średnio mi przypasował, bo jest taki trochę dosyć sztuczny. Co prawda czuć, że to jest mandarynka, ale to nie jest jednak produkt Balei, który by jakoś mnie zachwycił swoim zapachem. Ta wersja im troszkę nie wyszła według mnie, bo ja miałam już naprawdę kilka żeli Balea i naprawdę są, uważam, że są bardzo fajne. Za 300 ml, za cenę 65 centów, to naprawdę bardzo, bardzo spoko. Oczywiście tutaj nie ma się czego cudownego w składzie doszukiwać, ale ogólnie jeżeli chodzi o produkt taki, który zużywamy na co dzień, to naprawdę są fajne. A drugi z nich to jest o zapachu niby marakui podobno. I ten zapach przypomina mi po prostu napój multivitamina. Po prostu to jest napój multivitamina, ma piękny niebieski kolor, taki jak opakowanie mniej więcej. Taki smurfowy kolor, więc fajnie się tym myć, ładnie się pieni, oczywiście ładnie pachnie. Zapach tych żeli się u mnie na skórze za bardzo nie utrzymuje, ale utrzymuje się w łazience. Łazienka potem bardzo ładnie pachnie i ogólnie u mnie pachnie cały przedpokój potem. I ta edycja limitowana jest wciąż nadal dostępna, bo to jest w końcu letnia edycja. Ja na razie otworzyłam tylko ten żel z tej edycji, jeszcze mam dwa pozostałe i ten podobno jest najgorszy, więc zaczęłam od najgorszego, a i tak mi się całkiem podoba. I ostatnia rzecz Balea to jest krem do stóp z zawartością 10% mocznika. Jest to dosyć dobry krem, dobrze nawilża, to jest dosyć taki treściwy krem, który nie ma najładniejszego zapachu, ale to też nie jest zapach mentolowy, tak jak w większości produktów do stóp, on jest taki bardziej neutralny. Jak za cenę to jest bodajże euro 45, to naprawdę krem jest fajny, wygładza stópki. Jeżeli macie bardzo przesuszone pięty, to sobie za bardzo nie poradzi, ale jeżeli sobie je zdzieracie, jeżeli sobie robicie kąpiele i często używacie kremów, to myślę, że może bardzo ładnie zadbać o stopy. I ogólnie przypasował mi ten krem. Jeszcze mam go dużo, bo na razie go jakoś tak super nie używałam, ale zauważyłam, że fajnie nawilża i fajnie działa i naprawdę jest godny uwagi, jeżeli jesteście w DM. I ostatnia rzecz to jest rolon pod pachy, po prostu antyperspirant CD. Już mówiłam o nim w recenzji kosmetyczki. Nie mówiłam o nim, to teraz o nim opowiem. Już mówiłam o nim ogólnie w kosmetyczce, w filmie z kosmetyczką wyjazdową. Nie przypasował mi za bardzo, mimo że zapach jest ładny, cytrusowy. W ogóle wszystko jest cytrusowe teraz w te wakacje, jakoś u mnie w kosmetyczce. To jednak jest to produkt, który daje średnią ochronę i no troszkę mnie to nie satysfakcjonuje, ale może być, wykończę go. Jest dosyć wydajny, ja go naprawdę staram się używać dużo, jak widzicie, wciąż jest go połowa.
Ogólnie jest okej, okay, ale wolę chyba wolę moją niwę Angel Star, której się naprawdę nie da pokonać, którą uwielbiam, ma rewelacyjny zapach, bardzo dobrze chroni. Ogólnie uwielbiam antyperspiranty Nivea, a ten tak troszkę średnio, trochę mi nie odpowiada. No ale trudno, muszę go dokończyć. I to jest pierwsza część recenzji produktów z DM-u. Jeżeli będę miała jakieś nowe opinie o nowych produktach, to oczywiście zbiorę te produkty i oczywiście Wam o nich opowiem. A to by było na tyle. Zapraszam na mojego bloga, link na dole. Również na dole dam Wam link do mojego Facebooka. Mam nadzieję, że dołączycie, ponieważ tam zawsze są jakieś nowości, jakieś nowinki. Ostatnio właśnie wrzuciłam mój najnowszy zakup, bardzo fajny. Jeżeli jesteście ciekawi, to zagodnijcie, bo bardzo, bardzo się czaiłam na jedną rzecz i w końcu ją kupiłam. Następny film to myślę, że to będzie haul. Bardzo fajny haul, bo sobie zrobiłam takie dosyć spore zakupy w tym miesiącu. I właśnie czekam na przesyłkę, myślę, że w środa, czwartek będą. I myślę, że haul będzie taki całkiem długi, bo produktów jest kilka i całkiem fajne. I to by było na tyle, bo zaczynam gadać. Do zobaczenia, pa pa!